Droga ukochana, umiłowana pochwiczanko, ten filmik jest dla Ciebie. Ten filmik jest o Tobie i ten filmik jest po to, żeby do Ciebie wreszcie dotarło, że jesteś normalna, że jesteś zupełnie normalną osobą. Normalna osoba to jest ktoś, kto nie jest chory. Ty nie jesteś chora, ty masz pewną dolegliwość. I ta dolegliwość polega na tym, że ty siebie nie akceptujesz. Nie, że ktoś ciebie nie akceptuje, bo prawdopodobnie wszyscy twoi znajomi ciebie akceptują. I tak cię nawet akceptują, taka jesteś, jaka jesteś. Natomiast ty nie akceptujesz siebie, bo no bo po prostu kiedyś tam w swoim życiu od kogoś usłyszałeś, że jesteś za gruba, za chuda, za wysoka, za niska, za ładna, za brzydka, jakiś za, usłyszałeś jakiś za i postanowiłaś być idealna. Postanowiłaś być idealna i cię informuję, droga ukochana, miłowana pochwiczanko, że nie istnieje coś takiego jak bycie idealną. Nie można być idealną, bo jak się jest idealną dla jednej osoby, to się jest zupełnie nieidealną dla innej osoby. Można być idealną tylko dla jednego człowieka. I jeżeli ty nie staniesz się idealna dla siebie, czyli nie zaakceptujesz siebie taką, jaką jesteś, to po prostu będziesz cały czas krytykowała siebie. Jak będziesz sama siebie cały czas krytykowała, to będziesz się cały czas sama ze sobą źle czuła. A jak się będziesz sama ze sobą źle czuła, to nie licz na to, że kiedykolwiek w życiu ktoś inny będzie się czuł z Tobą dobrze. Żeby ktoś się z Tobą czuł dobrze, to Ty wpierw masz się poczuć sama ze sobą dobrze. Masz siebie zaakceptować, bo jesteś idealna dla jakiejś istniejącej gdzieś tam na świecie osoby. Może nie dla jednej, może nawet dla 90% tych facetów, którzy chodzą po świecie, jesteś idealna. Tylko Ty o tym nie wiesz. Czemu o tym nie wiesz? Bo ty jesteś zbyt mądra, żeby w to uwierzyć, prawda? Ty jesteś zbyt mądra, żeby uwierzyć w taką prostą rzecz, że ty po prostu jesteś idealna. I mówię ci to dzisiaj z okazji Wielkiej Soboty. Życzę ci, żebyś ty zmartwychwstała nie tylko do życia, ale także do seksu. A może być całkiem fajny. Nie licz na to, że będzie taki cudowny, no bo to seks nigdy nie jest cudowny. Cudowny jest to, co się czuje.